Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w grze Shackles and Fygate. Gra jest grą internetową. Posiada ona atest oczywiście i gra się w nią, powiedzmy, przyjemnie. Chodzi mniej więcej tu o to, że trzeba nabijać levele, zbierać różne ubrania, walczyć na arenach, zdobywać kluczy do lochów, sprzedawać, kupywać. Można też założyć gildię oraz brać w konkursie czy coś takiego. Dobrze, a więc tak, zacznijmy może od karczmy. Tutaj mamy, o tak to wygląda. Dzisiaj akurat mamy jakiś tam dzień grzybiarzy, więc mamy dużo... za każdym będziemy dostawać grzybek, ponieważ grzybki tutaj też są ważne. Dobra, tutaj wybieramy sobie, wybierz zadanie, oczywiście mamy tutaj 3 zadania. Ja polecam brać tam, gdzie mamy najwięcej doświadczenia. Czas trwania nieokreślony, no to już zależy od komputera. 9 minut i 2:15. Akurat nie będziemy tutaj aż czekać tyle, więc może sobie weźmiemy to pierwsze. 2:15. Myślę sobie tu 98, a to trzecie 127. Przyjmiemy sobie to zadanie i teraz 2 minuty 13 sekund będziemy musieli czekać. Ale to nie problem, mamy tutaj jeszcze inne zajęcia. Arena. Na arenę nie możemy walczyć, ponieważ w tej chwili wykonujemy misję. Na warcie tak samo. No i teraz wejdziemy może sobie do zbrojowni. Sprzedamy te rzeczy, bo są niepotrzebne. I dodajemy za to, dostajemy za to pieniądze, jak widzicie. Możemy sobie pokupywać tutaj różne rzeczy. Plus 11, minus 4. Trudno mi powiedzieć. Czy te buty są lepsze? Myślę, że... Tak, ile kosztują? 3. 3, dobra. Weźmy, kupimy je. Teraz to damy tu i sprzedamy. I te damy tutaj. No i świetnie. Jakie tutaj mamy jeszcze towary? Jednorazowe rękawiczki. To będzie słabe. Pancerz 10, to tutaj to też słabe. Możemy sobie w opcjach zmienić takie, że tutaj nam pokazuje, czy się opłaca, czy nie. Jak widzicie, w ogóle mi się nie opłaca. Jak widzicie, no, są tu nawet sandały. Dobra. Gabinet magii. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś takie dziwne rzeczy. Najsilniejszy bosman, słaby uszy. Eliksir knajpianego filozofa. A tu mamy jaki? Eliksir dżunglera. Zręczność plus 10, inteligencja plus 10. Może sobie to kupimy. Ile to kosztuje? 39, kupimy. I teraz musimy dać na naszego bohatera. Teraz mamy okres działania, ile się nie mylę, tak. Tutaj możemy sobie ulepszać oczywiście. Karczma. Co tutaj się dzieje? Atakujemy. Tak to mniej więcej wygląda. Nie zawsze wygrywamy akurat. Ja mam poziom 7, więc najprawdopodobniej wygram. Dostałem jednego grzybka i 35 zł. Życie to nie bułka z masłem, ale ten przeciwnik był twardy jak stuletni suchar. Jednak na prawdziwego bohatera przystało. Udało ci się go pokonać. On miał siła 19, zręczność 19, inteligencja 56, wytrzymałość 30, szczęście 21. Natomiast ja miałem siła 46, zręczność 41, inteligencja 43, wytrzymałość 58, szczęście 54. Więc uśmiechnęło się do mnie los i wygrałem. Mam już 19 grzybków. I odblokowało mi się jakieś coś takiego. Zwyczajny order pracusia.
No, jak widzicie tutaj tyle mi brakuje do 8 levela. No i dobra, zobaczymy, może wejdziemy teraz na arenę. Jest jakiś teraz tutaj gościu. Na arenę wkracza jakiś tam gościu, poziom 6. Spoglądając złoto, przyjmujesz wyzwanie, możesz też atakować dowolnego bohatera, wpisujesz tutaj jego imię. Tu wejdziemy, bierzemy jego wyzwanie. Jak wygląda... No, niestety przegram, bo on ma lepszą różdżkę. O, i teraz przegrałem, straciłem 1 złota 8 i teraz mam 9,70. A mam jakieś takie coś. Minus 3, zręczność, inteligencja, to jest lepsze. Weźmiemy to, tu damy. Z tego serii nie będę robił, no bo tutaj praktycznie nie ma co robić, więc nie będę się tam tutaj cackał. Będziemy sobie rojownia. Okej. Okay. Teraz tak. Stajnia. Takie rzeczy tu mamy. Okej. Okay. Możemy sobie takie wypożyczyć. To mamy. Tygrys. Żaden tam potulny kosiek, ale dziki tygrys błędny. Aha. Krowa. Koń. A to co to? Aha. Za 25 tego, to się nie opłaca. To za 5 tego. To za 1. To za 10. Rozumiem. Czyli praktycznie ten tygrys jest bardzo dobry, a te dwie są słabe. Teraz nie będziemy go wynajmować, ponieważ chyba zrobimy gildię. Wejdziemy może teraz na pocztę, co tutaj jest. Majewski zaatakował cię. Czytaj, pokaż walkę, jak tutaj to się odbyło. Poziom 6 i zdobyłem coś. Ale tam też. Aha, dobra. Teraz, jak widzicie, tutaj jeszcze mam starego gościa, bo teraz mam innego, jak widzicie, 23, no, jakbym ja miał go pokonać. Jak widzicie, to był mój stary awatar i teraz go zmieniłem na człowieka. Messi, temat. Kiedyś byłem w gildii. Jesteś tam? Jak to opisz do gildii? No i ja mnie tam nie ma, niestety przeszli dalej. Dobra. Teraz tak. Gildia, nie mamy tyle pieniędzy, bo mamy 9,88, mało nam brakuje. Awanturność? Mamy tak mało awanturności? Chyba coś, jakiś lap jest. Dobra, czas trwania. Doświadczenie tyle. Weźmiemy to, 4,30. I teraz tak, sala chwał. Sala chwały. Mamy tutaj sporo osób. Jestem teraz zarejestrowany na 23 świecie, czyli na tym najnowszym. No ale co, ja cię sunę, to do tego pierwszego to trzeba by było, tutaj mamy na tym. Ojejku, to sporo tych tutaj mamy. Dobra. Tu mamy salę chwał, właśnie tu wszystko pisze. Gra fajna. Ale no, długo przy niej tam nie można siedzieć, bo no, nudno jest potem. Więc no co, no. Dobra. Gabinet magii, zbroja, warta, arena, karczma. Aha, na arenę możemy wstąpić co 9 minut, chyba że zapłacimy grzybkiem, więc według mnie się to nie opłaca. Mamy 19 grzybków. Bohater. Tak wygląda mój tutejszy awatar i tak będzie wyglądał. No, dobra, warta. Na warcie możemy zbierać, niestety znowu jestem w misji. Tutaj coś masz. Nie będę od ciebie kupywał. Ale chciałem zobaczyć, na co ja to chciałem zobaczyć. Stajnia? Nie, nie wiem. Bo teraz tutaj, co to jest to? Dumny rumak dla... Czas wędrówki minus 20%.
Czas wędrówki minus 50 plus 2 tego, premiera. Aha. Czas wędrówki minus 10, minus 30. Za 20 wynik grzybów, tak czy tak mnie nie stać. Okres wynajmu 14 dni. Minus 20, minus 30 za 10 i 1 grzybek. Ja rozumiem. Czyli wolniej idziemy. Szybciej idziemy. Szybciej wykonujemy misję. I to jest całkiem fajne. Jak na tą grę. Gildia. I tutaj możemy właśnie założyć gildię za 10, a ja mam 988. Czyli brakuje mi 12 żetonów z tych srebrnych, żeby założyć gildię. Tutaj wpisujemy nazwę, powiedzmy, że Gitny o Cerafycyny Widmokrafci, czy coś w tym stylu, bo nie mam nic lepszego. Dobra. I co? Szapis and Flyget. Teraz poczta. Mamy tutaj jeszcze... Zaatakował mnie. Zobaczymy walkę. Pokaż walkę. Poziom pierwszy. No, za pierwszym razem go zabiłem. Ale to nie było akurat trudne. A ten jeszcze raz muszę zobaczyć. Tutaj już z tym walczyłem. Tym nowym, z tym normalnym. Ale coś... zbrojownia i tu powinien mieć jakąś fajną fajną różdżkę, a nie mam. I to ten minus. No i mamy jeszcze 50 sekund, to zobaczymy. No nie, no z tego tam nie ma co nagrywać, by się nie płaca. Tutaj mamy różne jak się to mówi, no opcje. Aktywacja konta, usuń konto, e-mail, hasło, zmień. Możemy tutaj zmienić wizerunek właśnie, tak jak ja nie, ale za jedno takie złoto możemy sobie tutaj dowoli wybierać. Na przykład taki. Tutaj na razie nam wychodzą randomowi, jak widzicie. A to jest co? Gnom. To jest krasnolud. Elf. I człowiek. Oczy, porobimy sobie tego jakiegoś innego. Takiego, usta takie. Nos taki, nie taki. Uszy. O, takie, włosy takie, kolor włosów to nie. Taki, podbródek. A nie, no bo ładne własne, jakieś normalne. Takie może? Takie szczególne. O, fajny awatar, tylko oczy może jeszcze inne. Oczy najwięcej robią w tej grze. O, te są fajne. No i fajny awatar. Dobra, gram. Wygram. Nocna zmora, poziom 6. To są ogółem... potwory z lochów. Tak one wyglądają. Okej, okay. I teraz możemy chyba założyć już gildię. Widmokrafci, załóż. I jesteśmy. Tak wygląda gildia. Jestem królem w niej. Mogę tutaj teraz pozapraszać jakiegoś gracza, ale no nie wiem jakiego. Wejdziemy może sobie w salę chwał. Julomag. Okej. I u ly o my ag i oj u lomag. Okej. Zaprosiłem go. Jeszcze raz wcale chwał. Przemek 7070. Przemek. Przemek 7070. I może jeszcze jednego gildia. Nie gildia, jejku, sala chwał. Fajna gildia, bardzo fajna.
Okej, fajne. Bardzo fajna gildia, bardzo mi się podoba. Dobra. Prokuba XD, okej. Prokuba XD. Okej, i teraz jak oni tutaj przyjmą to, to ja mogę im dać też oficera oraz, że mogę też zrzec się, wyrzucić i pokazać, zobaczyć profil. Mogę także, jeśli ktoś jest tym oficerem, może tutaj dodawać, żeby powiększyć twierdzę, musimy 160 zł skarbiec, że możemy dodać, powiedzmy, pieniądze. I trener, piemra. Trenera tutaj, że tam praktycznie w ogóle nie jest potrzebne. A więc tak, napiszemy jakiś fajny profil. Tutaj możemy właśnie dodawać też. Okej. A więc tak. Zapraszam do naszej gildii. Nic nie jest wskazane, tylko zabawa. Każdy, kto chce oficera pytać śmiało, ja dam. Okej. Jeżeli macie kasę na zbytek, możecie ulepszać gildię. Shift. Okej. Och nie, może D. Okej. Takie. Pytać śmiało. No. I teraz tak. Godło. Gdzie to była? Że można w gildii i tutaj gdzieś godło można było robić, ale nie wiem gdzie. Tutaj zaatakuj inną gildię. Powiedz, że na przykład taką. Zielony kozak i możemy atakować. Twoja gildia nie posiada dość złota, by sfinansować tę bitwę. Koszty wyprawy wojennej 150 zł. Obecnie nikt cię nie atakuje twojej gildii. Ktoś może atakować naszą gildię. No, po prostu teraz jak ktoś przyjmie, tym więcej osób będą to ulepszać, no i będzie fajnie. Ogółem, jeżeli ktoś ma Shackles and Fighted lub nie ma, zapraszam do grania, a jeżeli ma, no i to nie tu. Jeżeli ma, to naprawdę bohater. To taka jest moja nazwa. Tchemer Espace 2013. Zaprasza do zapraszania mnie. Ja wszystkich dodam do gildii, jeżeli ktoś chce. Widmo Crafty, jeżeli chcielibyście odnaleźć gildię. No i co, no i to by było na tyle z tej gry. Gra ciekawa, no nie najgorsza. Więc no opłaca się w nią grać, no. A więc cześć, czołem, papa. Pozdrawiam was. La 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 la.